przejdziemy do ostatniej części naszej debaty, czyli pytania od publiczności. Proszę bardzo, czas teraz Jacek Studziński, proszę bardzo. Czy ja będę miał, jeżeli Państwo pozwolicie, pytania do czterech kandydatów, do Pana Pawła Bakła-Ironisa, do Pana Edwarda Gabrysia, do Pana Mirka Janowskiego, jak również do Pana Januszewskiego. I może rozpocznę tutaj od Pana Pawła Bakła-Ironisa. Jedno pytanie to akurat już Pan redaktor odebrał, o to godzenie funkcji radnego ze studiowaniem, ale no tutaj myślę bardzo ładnie Pan z tego wybrnął. Ja miałbym takie inne pytanie. Nie wiem, czy Pan wie, ale jest to możliwość za sprawą internetu śledzić, ile energii produkują te panele fotowoltaniczne w Parku Tysiąclecia. Ta inwestycja kosztowała 400 tysięcy złotych. Powiem Panu tak dla ciekawostki, że w ciągu pełnego roku te źródła fotowoltaniczne wyprodukowały energii niespełna 4000 kWh. Chciałbym powiedzieć tak, 1 kWh to na pewno dużo mniej niż złotówka kosztuje, ale przyjmijmy, że kosztuje złotówkę, czyli dałoby to w ciągu roku 4000 zł. Czyli tak jak sobie byśmy przeliczyli, to za 100 lat ta inwestycja się nie zwróci. A zmierzam do tego, że planuje się na budynkach oświatowych w Chojnicach dalej ten temat kontynuować. Czy Pan jako radny będzie przy tym obstawał, czy też nie uważa Pan, że należałoby tutaj jakiś rachunek ekonomiczny sporządzić i po prostu zrezygnować z tego typu niedochodowych, wręcz to są moim zdaniem wyrzucone pieniądze w loto spraw. Myślę, że no, niestety specyficzny klimat na naszego kraju nigdy nie pozwoli na to, żeby właśnie te panele słoneczne były tak wydajne, jak w krajach południowych. Niemniej one mają wiele pozytywnych aspektów. To jest aspekt środowiskowy przede wszystkim. One są bardziej przyjazne środowisku. My też dzięki temu mniej energii musimy wyprodukować z innych źródeł, bardziej zanieczyszczających środowisko, więc jest to aspekt środowiskowy. No i przede wszystkim tak mieć 4 tysiące, a nie mieć 4 tysiące rocznie, to jest 8 tysięcy. A myślę, że przy specyfice pisania i składania wniosków o dotacje unijne chociażby, dużo łatwiej jest uzyskać pieniądze, jeżeli wykaże się, że nasza inwestycja jest też proekologiczna. To jest bardzo ważne. Unia bardzo przychylnie patrzy na środowiskowe projekty, które te takie właśnie bardziej zielone projekty. Myślę, że warto o to dbać. To nie tylko jest jakaś tam powiedzmy skromna pomoc przy opłacaniu potem rachunków za prąd, ale też przede wszystkim aspekt taki społeczno-edukacyjny. My jako gmina, my jako miasto musimy być prowodyrem wprowadzania nowych technologii. Jeżeli my pokażemy, że one u nas funkcjonują, to może one potem przeniosą się też pod strzechy mieszkańców. Czyli uważa Pan, że 400 tysięcy złotych wydane na to zadanie to nie są to Pani pieniądze, gdzie i tak, nie wiem czy Pan wie, musi być park zasilany z kabla, bo to z całą pewnością nie wystarczyłoby, żeby tenże park oświetlić. Musi, ale mniej. Co mniej? Mniej zasilany z kabla. Ale jaka jest waga wydanych środków, 400 tysięcy złotych, proszę sobie wziąć to pod uwagę. Czyli dziękuję bardzo. Dobra, kolejne pytanie teraz. Drugie pytanie to miałbym do Pana Edwarda Gabrysia, bo tutaj Pan był przewodniczącym między innymi Komisji Rewizyjnej w Radzie Miejskiej. Jest jeszcze chyba. Jest tak. Jeszcze, no ale już raczej sesje nie będą odbywały. Ja miałbym Pana pytanie tego typu, czy Pan ma wiedzę, ile projektów, na przykład na budowę dróg, na budowę infrastruktury drogowej typu oświetlenie, kanalizacja, wodociągi uległo przedawnieniu, bo one nie zostały zrealizowane. Czy Pan taką wiedzę ma? Czy przedawnieniu również nie uległ projekt na budowę przedszkola na Chocimskiej, a z tego co dobrze pamiętam chyba 70 tysięcy złotych kosztował? I czy przedawnieniu też nie ulegnie za chwilę, bądź już nie uległ, projekt na budowę Bałturium? Przypomnę, kosztował 500 000 zł. Czy to nie są zmarnotrawione pieniądze? Czy Komisja Rewizyjna kiedyś temu tematowi się przyglądała? Czy kiedykolwiek wnioskowała o to, aby osoby odpowiedzialne za niezrealizowanie tychże inwestycji, na które są projekty, żeby pociągnąć się do odpowiedzialności? Panie Jacku, Komisja Rewizyjna nie zajmowała się przedawnieniem, jak Pan wspomniał, projektów
no mówmy ogólnie, inwestycyjnych. Zajmowano się jedynie, ale to jako komisja komunalna, projektami, przykładowo ulic, gdzie projekty ulegały, zbliżały się ku przedawnieniu i te inwestycje zostały wznowione. Przykład Malinowa, przykład Brzoskwiniowa. Jeżeli chodzi o przedszkole, z projektu przedszkola na dzisiaj zrezygnowano z tego względu, że nie potrzeba przedszkola publicznego przy przedszkolach niepublicznych i tworzących się z dnia na dzień, bo tak można by powiedzieć, w prywatnych przedszkolach mniejszych lub większych. Tak samo i żłobka. Czyli uważa pan, że to jest właściwy kierunek, żeby zmarnotrawić 70 tysięcy złotych, które wydano na projekt przedszkola. A chciałbym tutaj panu tylko dopowiedzieć, że w Gazecie Pomorskiej był artykuł, gdzie pan dyrektor Wydziału Oświaty, pan Janusz Ziarno, jednak tutaj mówił o tym, że należy przemyśleć kwestię powołania publicznego przedszkola w Chojnicach, bo to, co jest w tej chwili, jest bardzo, bardzo powiedzmy niezręczne, chociażby ostatnio, gdzie jest problem, gdzie na bazie Czuchowa przedszkola niepubliczne otrzymują tutaj dotacje. Pan, w szczególności chodzi mi o to, czy... No ale, ale czy pan uważa, że to jest w porządku, że 70 tysięcy wydano i się wyrzuca w błoto? Za chwilę może być 500 000 na projekt Bałturium i też będzie wyrzucone, a tu państwo mówicie o wielu takich sprawach, że na to czy na tamto nie ma środków pieniężnych. Uważam, ale panie Jacku, nie mówmy, że pan Ziarno wypowiedział się na łamach gazety na temat budowy przedszkola, gdzie... Dobrze. Gdzie obniżenie stawki na jedno dziecko w przedszkolu w Czuchowie wyszło niedawno, wyszło na dniach. Temat dopiero się zaczął, a pan już tutaj rozdmuchuje, że coś się stało, coś będzie. Nie znam wypowiedzi pana Ziarno, nie czytałem tego artykułu, ale odpowiadam panu, kiedy Człuchów zmienił stawkę na jedno dziecko. Jaka decyzja będzie Rady Miasta? Nie ta Rada będzie podejmowała. Będzie podejmowała Rada, która zostanie za 4 dni wybrana. Panie Natalzie, mam panu konkretne pytanie. Czy pan uważa, że słusznym było wydanie tylu pieniędzy na projekt budowy przedszkola, tylu pieniędzy na budowę Bałturium, gdzie te projekty i również inne, jak to pan powiedział, inwestycyjne, które za chwilę albo uległy przedawnieniu, czyli po prostu są to pieniądze wyrzucone w błoto i nikogo się nie wziąłem do odpowiedzialności za to. Ja uważam, żebyśmy nie mówili o projektach, które mają ulec przedawnieniu, bo jeszcze nie uległy. Jeżeli chodzi, uczepił się pan projektu na przedszkole, nie wiem, czy to jest słuszne, czy słuszne stracić 70 tysięcy złotych, czy słuszne pobudować coś, co by nie funkcjonowało. Nie wiem, nie chciałbym tego, nad tym się dłużej zastanawiać, bo nie znam tematu dokładnie, bo nie wpłynęła to w formie jakiejś skargi czy wniosku na komisję rewizyjną. I komisja się tym nie zajmowała. Ja może w ramach uzupełnienia, panie, słyszałem kiedyś, że pan burmistrz mówi, że może sprzedać i tą działkę, i ten projekt inwestorowi prywatnemu, żeby... Już jest deaktualizowany. Ale zawsze można... Aktualnić. Ale można aktualnić koszty i sobie. Dobra, mam jeszcze pytanie do kogoś. Do pana Mirosława Janowskiego. Chciałbym powiedzieć tak, że z tego czasu poszedłem na komisję komunalną, aby zainicjować zmianę regulaminu o utrzymaniu czystości w mieście. Tam mnie wysłuchano, co prawda, ale i tak tegoż regulaminu w tym punkcie nie zmieniono. Chodziło konkretnie o to, żeby tak jak było tu kiedyś, firmy wywożące odpady wystawiały i wstawiały z miejsc na danych nieruchomościach, na których się składuje nieczystości, pojemniki na śmieci. Tutaj miesiąc po przyjęciu tego regulaminu tej uchwały, między innymi pan radny Gabryś i pani radna Wegner, no tutaj bardzo uderzali się w pierś, że niestety pewne rzeczy pominięto, że to jest właśnie niekorzystne, w szczególności dla ludzi starszych. A zmierzam do tego, jak sobie pan wyobraża to, że za chwilę będzie zima na chodniku. W myśl tego regulaminu śnieg będzie należało składować do krawężnika, czyli na chodniku w dalszym ciągu będzie leżał.
I równocześnie w dzień wywozu odpadów, a w praktyce mieszkańcy taką stosują, że wieczorem wystawają pojemniki na chodniki, i którędy mają chodzić mieszkańcy. Jak tutaj Państwo sobie wyobraża, bo na przykład w Gdańsku, nie wiem czy Pan, Panie Pawle może to potwierdzić, ale z tego co ja się orientuję ze stron Straży Miejskiej, jest rozwiązanie takie, że firma wywożąca odpady, pojemniki w dzień we sobie wystawia i wstawia je tam, gdzie one powinny być. Tam nie mają prawa pojemniki na śmieci stać na chodniku, bo to jest zajęcie pasa drogowe, etc., etc. Jest to niekorzystne dla osób niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach, dla osób, które jeżdżą z wózkami dziecięcymi, dla osób niewidomych, gdzie jest konkretna znowu przeszkoda na chodniku, w pasie drogowym. Czy Państwo zamierzacie ten regulamin poprawić, jeżeli dostajecie się do Nowej Rady? Panie Radny Studziński lubi tak dzielić włos na czworo, od razu tak Panu powiem, niech Pan tak sobie dzieli i tak dalej. Bo przez ostatnie półtora roku z wywozem śmieci w Chojnicach nie było żadnego problemu, był raczej tylko konflikt raczej z workami na to, a nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o wystawianie pojemników na chodnik, wyrzucaniem śniegu, ani z takimi problemami. To po prostu Pan sobie te problemy sam wyszukuje. Ja na chwilę obecną mogę powiedzieć jedno, że nie jesteśmy jeszcze po przetargu, ale i tak, ktokolwiek wygra przetarg, nie będzie problemów z przejściem i z wózkami, żeby przejechać, jeżeli stoją pojemniki na śmieci. Na pewno tego nie będzie, bo wywożący sobie z tym poradzą. Pan Pozniacku może sobie z tym nie poradzi, ale oni sobie z tym na pewno poradzą. No myślę, Panie Mirosławie... Może Pan sobie myśleć, a ja Panu odpowiedział na te pytania. Ale ja dobrze? Dopowiem tylko tyle, że jednak jest problem, bo ten problem zgłaszał tak Pan Edward Gabryś, jak również Pani Pan Jacek Studziński to jest sam problem ja jeden. Niech Pan sobie problem, to zostawi, Pan Jacek Studziński, ten problem dla siebie. Widzę. Ja Panu życzę, żeby ten problem Pan rozwiązał, jak Pan będzie radnym. Będę, nawet jak nie będę radny, będę go dążył. O właśnie. Życzę tego Panu jak najbardziej. Pytanie do Pana Januszewskiego miałbym następujące. Bym tutaj wspomniał o tym, że należałoby ożywić, żeby zagospodarować młodzieży czas. Uważam słuszna sprawa. Tutaj między innymi, jeżeli chodzi o moich kolegów z mojego stowarzyszenia, czyli to również te sprawy widzą i też to jest w programie. Jak Pan uważa, jedyna świetlica samorządowa, która jest na terenie miasta Chojnice, na osiedlu Słonecznym, generalnie praktycznie służy tylko do tego, żeby zorganizować gwiazdkę dla dzieci, żeby zorganizować opłatek dla ludzi starszych, żeby zorganizować w ciągu roku jedną imprezę dla mieszkańców. Ponadto, żeby zorganizować wybory czy zebrania z mieszkańcami, a nie służy właśnie młodzieży, która powinna jednak mieć tam zagospodarować czas. Tak jak chciałbym tutaj wskazać na jedną rzecz, że na terenie gminy Chojnice jest wiele ośrodków kultury, i tam są instruktorzy świetlic, są ośrodki kultury i tam są instruktorzy i to jest w każdej większej wsi tak po prostu jest, gdzie dla tej młodzieży, a nasza tutaj świetlica samorządowa niestety, ale pod tym względem świeci pustkami. Służy przede wszystkim do zarabiania pieniędzy na wesela z dzierżawy, na różnego typu uroczystości, etc., etc. Jak Pan zamierza to ożywić? Znaczy ja, mój zawód, jeden z moich zawodów to animator kultury, dawny kaowiec, ten słynny z rejsu filmu Rejs, żartobliwie powiem. Ale to, co Jacku mówisz, to po prostu jest smutne, smutna prawda. I żeby ożywić tą świetlicę, to można środkami pozabudżetowymi. Żadnymi środkami. Jakież moje zdziwienie było, gdy kiedyś w Czersku użyczyłem lokalu grupie teatralnej, która się ad hoc zwołała, to w ubiegłym roku też spotkałem grupę w Chojnicach, która szukała miejsca na próby. Znalazła. Ale świadczy to o tym, że potrzeba kultury w środowisku młodych istnieje i ją należy pogłębiać, rozwijać. Należy oczywiście tą świetlicę reaktywować. W jaki sposób? Młodzież najlepiej wie. Oni wiedzą, czego pragną i do nich się trzeba zwrócić. Nie wiem, czy wyczerpująco odpowiedziałem. Mogę dalej mówić na ten temat, ale to jest dla mnie smutne. Czy ktoś chciałby, a propos, tak?
Przysłuchując się pytaniu pana Jacka i odpowiedzi pana Januszewskiego, chciałbym tutaj wtrącić. Po pierwsze, musicie panowie wziąć jedno pod uwagę. Kto będzie tą świetlicę finansową? Jeżeli rozpoczynająca się teza finansowania samorządów przez miasto względnie brzydka, nie wiem, czy się mieszkańcy na to zgodzą, tak zwane fundusze społeczne, likwidacji samorządów. To jest jedno. Jeżeli ma być, tak jak pan Ernan nazwał, fundusze sołeckie, nazwijmy to, niech to będą fundusze sołeckie. Przykładowo samorząd dostaje określoną kwotę na rok i tą kwotą gospodarzy. I wtedy ta sobie może pozwolić, żeby w tej świetlicy, daj Boże, powtarzam, naprawdę działo się to, o czym mówi pan Januszewski. To, co pan chce zrobić, bardzo dobry cel i bardzo zbożny cel. Ale czy nam się to uda? Tworzyliśmy koło emerytów, rencistów. Kupowaliśmy kawę, ciasteczka, żeby ludzie się zbierali. Opalaliśmy salę. I co z tego wyszło? Nic nie wyszło. Co spotkanie, tak żeśmy próbowali przez 2 miesiące. Nic i zero. Jeżeli będziemy pieniądze mieli, co będą gwarantowały na utrzymanie, na opał, na energię, na wodę, na wszystkie od inne. Psa, a od mieszkańców. Tak, to bardzo proszę, ta świetlica nie potrzebuje być wynajmowana. Wesel nie ma żadnych. Jest jedno wesele do roku. Jest bardzo dużo osiemnastek urządzanych w stylu wesela. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy u nas, w naszej świetlicy, nie wiem, w innych lokalach na pewno też. Osiemnastki to jest tak jak wesele. I tego jest dużo. Ale mówię, muszą być pieniądze, żeby to utrzymać. I wtedy też możemy zrezygnować z wynajmowania sali, względnie wynajmować tylko w miejscach, kiedy ona jest wolna, co nie zawsze się uda, bo ludzie sobie rezerwują naprzód, nawet przykładowo przyjęcia to są na dwa lata do przodu zarezerwowana. Także tutaj bym podchodził do tego bardzo delikatnie. Cel bardzo dobry, nie kwestionuję go w ogóle. Ale najpierw zacznijmy od, kto będzie finansował to, kto będzie utrzymywał tą świetlicę. Na dzisiaj, jeszcze to już jeżeli jestem przy głosie, panie redaktorze, ostatnie zdanie. Na dzisiaj świetlica jest w 99% zrobiona. Za chwilę będą zrobione łazienki i ubikacje. I świetlica jest w 100% wyremontowana, zrobiona do... Z tych środków pozyskanych z tych środków za wynajem, tak. Bo miasto nie dokładało do tych remontów. Nie. Rozumiem. Proszę bardzo, następne pytanie, kto by chciał zadać? Mogę jeszcze? Proszę bardzo. Miasto to nie jedyna możliwość finansowania. Istnieją jeszcze inne instytucje. Nie czuję się upoważniony do wskazywania ich palcem, ponieważ nie mam ich zgody. Ale otwarcie świetlicy to nie jest problem finansowy. To naprawdę nie jest problem finansowy. A jeżeli już, to możemy bardzo szybko policzyć ten problem. Może obsługiwać tą świetlicę bez programów korekcyjno-edukacyjnych, o których mówiłem poprzednio. Obsługiwać świetlicę. Emeryt, emerytka, która za kwotę 500 zł miesięcznie, myślę, że znajdziemy takich kilku. To jest ten rząd pieniędzy. Myślę, że w każdym budżecie jesteśmy w stanie znaleźć ten pieniądz. Tylko musimy na ten budżet patrzeć wszyscy życzliwie i ze wspólną troską o ten właśnie budżet, o każdy grosz w nim zawarty. Dzięki. Okej, dziękuję. Czy ktoś miałby jeszcze jakieś pytanie? Nie? Dziękuję w takim układzie za udział w dzisiejszej debacie. Zapraszam internautów i mieszkańców na ostatnią, która będzie jutro.
w przedszkolu Misiowa Akademia przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Początek jak zwykle o godzinie 18. Tam będą kandydaci z trzech okręgów 1, 7, 18, czyli osiedle Kolejarz, Prochowa, Człuchowska, Asnyka. Dziękuję wszystkim. Do widzenia. Dziękuję.